Siemanko, witam w FIFA 17 Ultimate Team. Pokażę wam komentarz, który tam gdzieś będzie widniał, najlepiej na lewym górnym rogu, gdzie będzie zasłaniał ilości końców i tak dalej. Tam będzie widniał komentarz przez jakiś czas. I powiem tak, jeszcze przepraszam za to, że w ogóle nie ma odcinków przez góra półtorej tygodnia, jak widzieliście, brak filmu. No ale brakuje mi tyle czasu, żeby rzucać tak non-stop filmy, a tak nie mogę już za bardzo. Dlatego można już przejść do rzeczy, bo proszono mnie w komentarzu o drafta, dlatego no czemu nie, nagram drafta, dawno nie było drafta. Tylko że już w 2017 roku jest pierwszy draft na moim kanale. Dlatego chciałbym jeszcze dzisiaj to wrzucić, zanim tego czasu mi zabraknie. I dobrze, mamy tak, formację 3-4-3 oskrzydloną podwójnie, 3-4-1-2. Ale wiadomo, nie chcę grać na trzech pomoc obrońców. Jest 4-5-1, czyli taktyka na Jose Mourinho. Jest 4-3-3 z jednym defensywnym pomocnikiem. I zwykłe 4-3-3. I teraz sobie tak pomyślę, co by było najlepsze, bo szczerze mówiąc 4-3-3, ale czy to zwykłe, czy to takie defensywne. Myślę, że wezmę 4-3-3 zwyczajnie. No i okej. Co nam tu wylosuje? Proszę bardzo. Dobra, cicho. Wybierzmy kapitana. I teraz co zbudujemy? Bo jest tak, Juan Mata, jest Christian Eriksen, Gareth Bale, Eden Hazard w informie i Alexis Sanchez z Arsenalu. I teraz pomyślmy szybko i sprytnie, co można tu wziąć, bo nie wiadomo, co my dalej możemy trafić. Najlepiej tak, jakbyśmy wszystko brali pod zgranie idealnie. Dlatego myślę, że weźmiemy Edena Hazarda w informie. Dlatego wezmę Szczęsnego. No ale coś muszę wziąć, dlatego bierzemy Pereirę. Rzeczy muszę go wziąć. No i teraz nam dało zgranie. Teraz mamy po 10. No szkoda Szczęsnego, że ma tylko 4. Ale zaraz przesuniemy Pogbę na lewą środkową pomoc, gdzie będzie miał zgranie też Eden Hazard. Ale wybierzmy najpierw właśnie tą lewą środkową pomoc. I co my tu mamy? Andrea Pirlo. Ale to jest za wolne i mi się nie przyda. Jest De Bruyne w informie, jest N'Golo Kante w pozimowym upgrade'zie. I szczerze, tym razem wezmę N'Golo Kante, bo coś czuję, że tak, przecież to będzie 10 zgrania. No i oczywiście, biorę N'Golo Kante. Na 100% właśnie ten Belg. Dlatego bierzemy. No i mamy już 11 wybraną. Jest bardzo fajne połączenie, bo jest tak, dwóch Belgów z tej samej ligi, jest tutaj dwóch zawodników Chelsea, dwóch zawodników Barcelony, jest oczywiście jeden Toty, mamy tak, pięć informów, cztery złote karty błyszczące, jeden Toty i jeden Halloween. O, z Polaczkiem gramy. Dobra, to są koszulki Kiewo Werony, więc się tym nie przejmujcie. Dobra, jedziemy. Co on tu ma? O, Suarez, Neymar, Bale, Banega, João Mario, Carvalho, który przyszedł teraz do Chin, Azpilicueta, Bale, David. Kurde. Czemuś ty zapauzował od razu? Chętnie bym teraz Ronaldo wpuścił, żeby takiego surprise'a zrobić.
Ale nie mam z kim zgrania tutaj naprawdę złączyć, więc Lipton tak trochę. A ja chętnie poczekam, zrobię mu na złość. Jeżeli on jest takim małym grubaskiem, to zobaczymy, czy on sobie poradzi z moim draftem 187. Oczywiście dzięki temu Mohamedowi Salahowi osiągnęliśmy ten cel. No okej, zobaczymy, co on tu ma. Ja nic nie przebijam. A komentarz jest angielski, bo nie chcę słuchać Szpakowskiego. Już wolę posłuchać angielskiego. Dobra. Lukaku, ty lepiej daj z siebie wszystko, bo ja tu liczę naprawdę na ciebie. Liczę na to, że poradzimy sobie w starciu z no, tytanami, bo nie powiem, to jest starcie tytanów teraz. Że co k***a, proszę? Ja się nawet nie ruszam. Ja nawet się nie ruszam. Ja pieprzę. Naprawdę. No fajnie, pocieszam się tym, bo będę miał lepsze nagrody. No to jedziemy z następnym draftem. Naprawdę dziwnie. Zeszły te wszystkie instrukcje. Nie, dobra, to wszystko jest. To wszystko sobie jest. No ale naprawdę... Naprawdę. Ja nie mam komentarza tu na to, żeby ocenić to. Bo to nawet 2 minut meczowych nie było. I koleś wyszedł. Strzelił samobuja. I po prostu wyszedł. A coś czuję, że ten będzie lepszy. Ale dobra, bierzemy. Nie będę uciekał. Nie jestem baba. Walczę z każdym. Dobra. Co my tu mamy tym razem? No to już będzie wiadomo, że w tej rundzie będzie walki potąd. Jest bohater Runeja. Wyjdź, 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 wyjdź. Jezu, Casillas. A żeś to przekombinował. Dobra. Przynajmniej o ramy. No to jest naprawdę tragedia. Jest, Salah. Salah. Jest! Ronaldo! Jest, honorówka chociaż. A na złość mu zrobię i się przebiegnę. Nie wiem, jak się robi daba. A, dobra, zrobimy to. O, Eden Hazard, kapitan. Ale czy kapitanem jest Piqué? No ale to i tak już nie ma znaczenia, bo to nie odmieni już losu. Bo to jest 5-bramkowa przewaga do tej... Aha! Samobójcza nawasa. No spoko. Keylor Navas samobójcza. I ta honorówka mnie cieszy. Edenem Hazardem w tej formie. A tobie Fakena pokazuje. Bo nie zasłużyłeś na wygraną. Paul Pogba man of the matchem na obronie. O kurde, kto by przypuszczał. Zlatan po hat-triku i 4 asysty Runeja, kurde. Nie mogę, ale dobra. Kończymy drafta w ćwierćfinale, tak. No i okej. No i co to za nagrody będą? Aha, czyli takie... Tutaj jest 5 tysięcy. Tutaj jest 7,5 tysiąca. Czyli 12,5. No i jest tutaj... Czyli 12,5. No, mamy tutaj... 3 paczki wartości 20 tysięcy końców. Jestem ciekaw teraz, czy mi się to... z czymkolwiek zwróci. To jest jaki. Dobra, otwieramy od najsłabszej do najlepszej, czyli otwieramy tą najgorszą. Co my tu mamy? Inform!
Gabbiadini w srebrnej paczce! W srebrnej paczce trafiam informa. Naprawdę? Ja p***le! EA! Wy k***a macie coś najebane w tej głowie! Trafiam w srebrnej paczce piłkarzy informa. No fucking way. Gabbiadini z Premier League. Ej, to jest coś nie tak. Ale ile mamy końców? Ja pierdolę. Draft mi się zwrócił. Ja pierdolę. Wy to widzicie? Draft mi się zwrócił. Definitywnie draft mi się zwraca. Te statystyki naprawdę tutaj zabijają. Mam tu Włocha. Ja go sklecę do tego składu. Ja cię pierdzielę. Zostawiam sobie do klubu. Inform w srebrnej paczce. Czy ktoś kiedykolwiek trafił w srebrnej paczce informa złotego? Dajcie mi znać w komentarzu. No teraz otwieramy zwykłą paczkę. Tu już na pewno nie mogę liczyć na łódź szczęścia. To jest zwykła. Dobra, i mamy jedną paczkę za 7,5 tysiąca, w której pewnie też nic nie trafię. O, jest mała flara bardzo. Jest El Sharawi. Bardzo fajnie. Jest El Sharawi. Wystawić ci go czy nie wystawić? A szczerze przydałby mi się do składu z Ligi Włoskiej. Ale do klubu go myślę. Jest naprawdę dla mnie niewiarygodne. Dlatego w tym akcencie żegnamy się. Dziękuję za obejrzenie, za wsparcie. Za tą paczkę dajcie mi jak najwięcej łapek w górę. Jak tylko możecie. To jest naprawdę autentyczny, not fake. To co zobaczyliście to jest po prostu przełom chyba FIFA, żeby w srebrnej paczce trafić złotego informa. Trzymajcie się, na razie, yo!